za nami czwarty dzień Mistrzostw Świata. Dzisiaj mieliśmy odrobinę przerwy, bo mecze w grupie B, którą śledzimy osobiście, nie były rozgrywane. Ta grupa miała przerwę, w związku z tym znaleźliśmy chwilę czasu, żeby pozwiedzać Istanbul. Za nami Hagia Sofia, jedna z największych atrakcji turystycznych w Stambule. A my wracamy do koszykówki. Dzisiaj mecze w grupie D i C. Zaczniemy od meczu Francja-Kanada, który był ważny z tego względu, że zwycięstwo odniesione przez Francuzów pozwoli im w kolejnym meczu, w meczu z Litwą, walczyć o pierwsze miejsce w ich grupie. Na uwagę zasługuje gra Batuma, który zdobył 24 punkty przy 57% skuteczności, a dodatkowo zanotował 7 zbiórek. Hiszpania-Litwa. To jest mecz, którym chcielibyśmy zająć się troszeczkę bardziej, z tego względu, że Hiszpanie, no niestety, druga porażka w turnieju. Litwini natomiast grają znakomicie, będą mieli szansę na pierwsze miejsce. Po stronie Hiszpanii, mimo braku Paula Gasola, jego brat świetnie go dzisiaj zastąpił, zdobywając 18 punktów i zbierając 8 piłek na tablicach. Po stronie Litwy na uwagę zasługuje gra Klejzy, 17 punktów. Więcej może na ten temat Dawid, proszę bardzo. Mecz Hiszpanów z Litwą był bardzo jednostronny w pierwszych trzech kwartach tego spotkania. Hiszpanie grali swoje, Hiszpanie grali bardzo poukładaną koszykówkę, tak zwany half-court set. Bardzo dobrze zastawiali, bardzo dobrze grali na tablicach, w tak zwanym low post. Świetnie grał młodszy z braci Gasol, co zresztą podkreśliłeś, 18-8. Wydawało się, że ten najważniejszy dla nich teraz mecz potoczy się po ich myśli. Wszystko jednak zmieniło się w czwartej kwarcie. Wtedy trener Litwinów zmienił taktykę, ograniczył możliwość gry pick and rollów Hiszpanów, ograniczył w sporym stopniu Marka Gasola. Hiszpanie stanęli, zdobyli 9 punktów w ostatniej kwarcie spotkania. Litwini rzucili o 14 więcej, odrobili 18-punktową stratę z pierwszych trzech kwart i wygrali 4 punktami. Zwycięstwo bardzo cenne, zwycięstwo, które pozwoli im na walkę z Francją o pierwsze miejsce w grupie. Co innego Hiszpania. Hiszpania będzie musiała teraz walczyć tylko i wyłącznie o trzecie miejsce, a trzecie miejsce może im dać walkę z Grecją w 1/8 finału, jeżeli przejdą Greków już na Amerykanów, trafią już w ćwierćfinale. No tutaj warto zaznaczyć, że mecz pomiędzy Grecją a Hiszpanią będzie powtórką finału z ostatnich Mistrzostw Świata. Ja osobiście stawiam na rewanż Greków, bo Hiszpanie prezentują się, no niestety, jak na obrońców tytułu, dość słabo. Przechodzimy do meczu gospodarzy turnieju, którzy no, przy dopingu własnej publiczności są zupełnie inną drużyną niż chociażby ta, którą pamiętamy z niedawnego Eurobasketu w Polsce. Grecy dzisiaj mieli właściwie jednego zawodnika, którego gra zasługuje na większą uwagę. Jest to Bourouzis. 15 punktów, 5 na 13 z gry, w tym 3 na 8 za 3. Niestety dla Greków znakomite spotkanie zagrał Iliasowa. 26 punktów, 9 na 14 z gry, w tym 6 na 6 za 3. No, niesamowity mecz. Tutaj jeszcze jako taką ciekawostkę podam grę Hido Turkoglu, który dzisiaj no słaba skuteczność, wręcz żenująca, 2 na 12 i te dwa rzuty z gry to są trójki, które wpadły, a jedna z nich wpada, uwaga, w jednej z ostatnich akcji i jest to ta akcja, która w zasadzie przesądza o tym, że Grekom odechciało się już albo przestali myśleć o zwycięstwie. Turkoglu wielokrotnie już pokazywał w swojej karierze, że potrafi oddawać ważne rzuty. To on zapewnił zwycięstwo Orlando Magic w jednym ze spotkań finałowych Konferencji Wschodniej przeciwko Cavaliers. Dzisiaj trafił bardzo ważny rzut przeciwko Grekom. Rzut, który odebrał w zasadzie nadzieję zespołowi z południa Europy na zwycięstwo.
Mimo słabej skuteczności bardzo dobrze zbierał, często asystował, zanotował kilka przechwytów, jednak jego występ pozostał w cieniu Iliasowy. Zawodnik grający również na co dzień w NBA trafił aż sześciokrotnie za linii 6 metrów 25 cm, był najlepszym strzelcem swojej drużyny, doprowadził do ekstazy miejscowych kibiców, którzy, co tu dużo mówić, liczą na coraz więcej. Tak, no tutaj jeszcze warto podkreślić, że Grecja mimo tej porażki ma w zasadzie pewne drugie miejsce w grupie, natomiast ciekawa sytuacja ma miejsce, jeżeli chodzi o miejsca 3 i 4, również premiowane awansem do kolejnej rundy, bo tam mamy trzech aktualnie kandydatów, jest to Rosja, Portoryko i Chiny. No i któryś z tych zespołów niestety będzie musiał się pożegnać z Mistrzostwami Świata już po rundzie zasadniczej. A który to zespół będzie, trudno dzisiaj powiedzieć, bo każdy z tych zespołów do tej pory wygrał jeden mecz, a przegrał po dwa. No i co będzie, no to pokażą najbliższe dwa dni. To na dzisiaj wszystko ze Stambułu. Dziękujemy za uwagę. Dawid Rudolf, Michał Fast, dobranoc.